Przede wszystkim Polska Szkoła Plakatu dzisiaj nie istnieje jako Polska Szkoła Plakatu. To były lata 60., kiedy nagle świat zauważył, że są ludzie, którzy robią plakaty inaczej, czyli nie interpretują w sposób dosłowny tego, co widzą na ekranie czy sztuce teatralnej, tylko komentują w sposób bardziej literacki, bardziej od siebie. To były takie autorskie komentarze robione przez malarzy, ponieważ większość twórców plakatu była po prostu malarzami. Oni wywodzili się z malarstwa, wywodzili się z gestu malowanego i skracając ten cały proceder artystyczny, tworzyli plakaty symboliczne, plakaty komentujące i to gdzieś tam zaskoczyło Zachód i nazwali to Polską Szkołą Plakatu. Mimo że studiowałem u jednego z największych twórców Polskiej Szkoły Plakatu, Waldemara Świeżego, nie czuję się do końca jej kontynuatorem, ponieważ Polska Szkoła Plakatu też jakby gloryfikowała styl artysty, że wiadomo było, że to robi ten twórca. Moje plakaty są bardziej dostosowane do tematu, który przekazują, niż do tego, żeby to za każdym razem był Pągowski. Wielu krytyków, mówiąc właśnie o tym krnąbnym dziecku plakatu polskiego, mówiło, że nie daje się zaszufladkować, czyli nie ma szufladki Pągowskiej i nie wiadomo będzie, co tam możemy otrzymać. Ktoś, kto mówi: Andrzej, zrób dla mnie plakat, czy zrób dla mnie jakąś pracę, mówi z reguły: ryzykuję, bo nie wiem, co przyniesiesz, prawda? Na plakat nie ma recepty. To nie jest tak, że nawet uznany twórca wie, jak zrobić plakat. Jeżeli wie, jak zrobić plakat, to tego plakatu po prostu dobrego nie zrobi, bo to nie ma wtedy energii, nie ma dynamiki, jest odrobienie zadania. Ja staram się w sobie jak najbardziej zablokować umiejętność robienia plakatu. Ja chcę, żeby ona za każdym razem zaczynała się jak od dziecka, od czegoś nowego. Zawsze pracuję ostatniej nocy, ponieważ podświadomie, zastanawiałem się dlaczego, podświadomie boję się momentu, kiedy zrobię tę pracę i jeszcze mam czas, żeby ją poprawiać. To w moim przypadku, przy moim charakterze jest bardzo trudne. Miałbym problem z decyzją, a tak wiem, że mam 24 godziny, siadam i robię. Plakat ma za zadanie zatrzymać widza uwagę na zdarzeniu, które reklamuje. Jeżeli ja mówię o jakimś filmie, to robię wszystko, żeby widz przez sekundę zauważył ten plakat na ulicy. Dlatego tak strasznie ciężko mi jest pogodzić się z plakatami zdjęciowymi wobec całej ulicy, która jest wylepiona zdjęciami, bo wydaje mi się, że gdzieś to wszystko ginie. Wspaniały grafik Franciszek Starowiejski miał bardzo fajną receptę na plakat. Mówił, że jak widz idzie ulicą i widzi plakat, mówi: a, bo go zauważył. Wychodzi z kina, patrzy na ten sam plakat, mówi: aha, bo go zrozumiał. To, że jestem w Edynburgu, zresztą wielokrotnie to mówiłem, jest następnym gdzieś tam przystankiem w moim życiu i jest przystankiem, który natychmiast owocuje na następne rzeczy, bo to, że mówiłem na wernisażu, że już mnie to zaraziło pewnymi pomysłami, jest prawdą. Po prostu chodząc po tym mieście, patrząc na ludzi, rozmawiając z organizatorami, czy nawet gdzieś tam z kimś w pubie, ja cały czas chłonę atmosferę miasta, chłonę atmosferę tego wszystkiego, co jest. Tego typu festiwale, tego typu imprezy, tego typu spotkania z ludźmi, którzy są z Polski i tam są, przyjeżdżają, rozmawiają, są strasznie potrzebne. Jeżeli taki festiwal jak Play Poland powoduje, że można przyjechać tutaj, można te emocje przeżywać i można się podzielić tymi emocjami zarówno na pokazach filmowych, jak i na warsztatach, które miałem przyjemność prowadzić, to tak jak rozmawiałem z uczestnikami warsztatów, mam nadzieję, że jakieś tam ziarno zasiałem, bo Edynburg we mnie też zasiał to ziarno.